Dzisiaj chciałbym mówić o tym, co w wyniku tych zdarzeń tam w Jerozolimie. Może nie będę dzisiaj mówił o tym święcie Palmowej Niedzieli, ale chciałbym powiedzieć o tym, co w wyniku tych zdarzeń w Jerozolimie w naszym życiu dzisiaj powinno się dziać, o czym Pan Jezus mówił. I poproszę tutaj o wyświetlenie pierwszego slajdu. Tak? Słuchajcie, mam w swoim ogrodzie stokrotkę. Tymek? Tak. Ta stokrotka jest bardzo piękna. Wiecie? Jedna, tak. I ona jest najładniejsza. Nikt nie ma takiej ładnej stokrotki jak ja. Wiecie, z... Coś, problemy jakieś techniczne są? Okej. Nie będę miał problemu. I to jest najładniejsza stokrotka, wiecie? Jak sąsiedzi mają... ja sobie zdjęcie zrobiłem i to jest ta moja stokrotka w tym ogrodzie. Sąsiedzi, jak mają stokrotkę, to te stokrotki są poobgryzane przez ślimaki. No właśnie. I słuchajcie, czasami mają suche liście, czasami ten kwiat jest nie tak kolorowy, jest nie tak ładny, biały. Ja mam najładniejszą stokrotkę, wiecie? Najładniejszą stokrotkę mam w moim ogrodzie. Jedyny problem, co ja mam z tą stokrotką, to jest to, że ta stokrotka jest plastikowa. Kupiona w markecie. I ja jej nie muszę podlewać. Ona jest cały czas piękna. Jak ludzie przychodzą i patrzą z daleka, piękna stokrotka rośnie. Wiecie, jedyny problem z tą stokrotką jest taki, bo żadnych problemów z nią nie mam, taki, że ona nie wydaje nasion, nie wydaje owoców. Jedyny problem. Wiecie, dzisiaj moje kazanie zatytułowałem plastikowa stokrotka. Plastikowa stokrotka jest synonimem człowieka, który pięknie wygląda na zewnątrz. Ale problem jest taki z nim, że on nigdy nie wydaje owocu Ducha Świętego. Często mówimy o tym, że jesteśmy... dobrzy. Nic nam nie można zarzucić. Nikogo nie zabiliśmy. Ale tam, gdzie tam? Nikomu złego słowa nie powiedzieliśmy. Nikogo nie okradliśmy. A właściwie jesteśmy bardzo uprzejmi, nawet dla tych, którzy nam źle mówią. Jesteśmy bardzo cierpliwi. Wyglądamy z zewnątrz przepięknie. Nawet inni o nas mówią: zobaczcie, jaki dobry człowiek. Ale w naszym życiu czasami jest problem, że nie wydajemy owoców Ducha Świętego. A pamiętacie, jakie to są owoce? W liście do Galacjan, w 5 rozdziale, wersety od 22 do 25 mówią o owocach Ducha Świętego. A, no to są na ścianie. No widzicie, to już jest wystawka do mojego kazania przygotowana. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Nie ma żadnego prawa, według którego moglibyśmy być osądzeni. Zauważcie też, że kiedy mówimy o owocach Ducha Świętego, które powinny się pojawić w życiu człowieka, to mam takie pytanie, czy owoce takie może wydawać ktoś, kto nie ma relacji z Bogiem? Nie może. Oczywiście. Bo często owoce Ducha Świętego nazywane są również
darami Bożymi. I czytamy na przykład w pierwszym liście Jana w 4:7. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Jeżeli chodzi o radość, Ewangelia Jana, 14:27. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. Radość. Ewangelia Jana, 15:11. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Czytamy tutaj, że te owoce, o których mówimy, również są darami Bożymi. Bo kiedy mówimy o Bożej miłości, jest ona zupełnie inna niż miłość, którą może dać człowiek bez Boga. Ludzka miłość jest zupełnie inna, zupełnie ma inny wymiar niż Boża miłość. Jeżeli mówimy o Bożym pokoju, który przewyższa każdy inny pokój, to nie ma takiego pokoju, który człowiek może dać innemu człowiekowi do jego serca, tak jak Bóg daje. Również radość. Kiedy Boża radość przychodzi do naszego serca, to się cieszymy zupełnie inaczej niż jak wygramy na loterii milion złotych. Wiecie, te owoce Ducha Świętego, one mają zupełnie inny wymiar niż te ludzkie owoce. I nie można ich wytworzyć, nie można ich dać innym, jeżeli nasze życie nie jest z Bogu. Abyśmy mogli wydawać owoce Ducha Świętego, to musimy żyć blisko Boga. Nie ma innej możliwości, bo nie jesteśmy w stanie wydać owoców Ducha Świętego bez życia w Bogu. Wiecie, jest taki werset w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, bardzo dobry, znany werset, 33 werset, który mówi, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I wiecie, ten werset od wielu lat gdzieś chodzi za mną i staram się go zrozumieć. Jak możemy szukać Królestwa Bożego? Czy jak je znajdziemy, to powinniśmy dalej szukać? Co to znaczy, że powinniśmy szukać sprawiedliwości Bożego Królestwa? Co to jest ta sprawiedliwość Bożego Królestwa? Że powinniśmy jej szukać cały czas. Co to jest? Co to jest, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i zrozumieć, co to jest sprawiedliwość Boża albo sprawiedliwość Bożego Królestwa, że powinniśmy jej szukać, no bo jak nie wiemy, co to jest, no to jak mamy jej szukać? Czy sobie zdajemy sprawę, co to jest? Wiecie, może opowiem 3 historie. Oto 2 ludzi przyszło do kościoła. Zupełnie różni byli. Jeden z nich to był człowiek bardzo uczciwy, który wiele wysiłków w swoim życiu wykonywał, aby być uczciwy, aby jego życie było beznagane. Był to człowiek bardzo sprawiedliwy, który starał się pełnić takie całe życie, by nikt nie mógł mu nic zarzucić i też, żeby miał dla siebie czyste sumienie. Wszystko, całe życie podporządkowywał temu, aby żyć zgodnie z zasadami, które przyjął, żeby nikomu nie robić krzywdy. Wiecie, i drugi człowiek, który przyszedł do kościoła, to był człowiek, który był złodziejem.
który był oszustem, który był zdrajcą, bo kolaborował z wrogiem. Od swoich zabierał pieniądze i żeby przypodobać się swoje wrogowi, swoich, że tak powiem, współbraci, zanosił im pieniądze i oddawał. I przy tym oszukiwał, dlatego że część tych pieniędzy zabierał. To był człowiek bardzo nieuczciwy. I moglibyśmy się zapytać, kto w ogóle wpuszcza takich ludzi do kościoła. Przecież kościół jest dla ludzi sprawiedliwych, dla ludzi uczciwych, którzy przychodzą. Ta historia jest zapisana i bardzo dobrze ją znacie w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale od 9 do 14 wersetu. I czytamy, że ci ludzie przyszli do kościoła, aby modlić się, aby stanąć przed Bogiem i uwielbiać Boga. I tak jak widzimy, że wszedł jeden człowiek, który był sprawiedliwy, a drugi, który nie, to po modlitwie jeden z nich wyszedł usprawiedliwiony. I wiecie, i to nie był ten, który wszedł sprawiedliwy i uczciwy, ale to ten, który był złodziejem, oszustem, kolaborantem. I wiecie, to jest Boża sprawiedliwość. To jest Boża sprawiedliwość, której my powinniśmy szukać, bo tego Pan Jezus nas nauczył, do tego Pan Jezus nas zobowiązuje. To jest ta Boża sprawiedliwość. Ludzka sprawiedliwość powie, nie, ten człowiek jest sprawiedliwy, który wszedł, któremu nie można nic zarzucić. A Boża sprawiedliwość mówi, nie, ten, kto ma serce otwarte na moje działanie, który przyszedł z pokutą, ten został usprawiedliwiony. Inna historia. Wiecie, w pewnym mieście żyła kobieta, która bardzo źle się prowadziła i była prostytutką. I wiecie, ludzie, kiedy widzieli jej zachowanie, to bardzo cierpieli z tego powodu, ponieważ ona rozbijała małżeństwa swoim życiem, swoim postępowaniem. Jej życie było naganne. Jej życie przynosiło zamęt i wszyscy byli oburzeni jej postępowaniem. I wiecie, wszyscy jej mieli dosyć, bo wszystko w życiu mieli poukładane. A kiedy ona przychodziła, to w ich życiu tworzył się zamęt. Niszczyła rodziny, rozbijała małżeństwa. Jej postępowanie było bardzo naganne. W kraju w tym czasie za to, co ona robiła, zgodnie z prawem, obowiązywała kara śmierci. I czytamy tę historię. Czytamy, ona jest zapisana w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. Czytamy od 1 do 11 wersetu. Kiedy ci ludzie, którzy mieli dosyć tej kobiety, wzięli ją i oczekiwali sprawiedliwości, oczekiwali spełnienia prawa, przyszli, by to prawo zrealizować. Prawo mówiło śmierć. Wiecie, i oni oczekiwali, ci ludzie byli sprawiedliwi, postępowali zgodnie z prawem, byli uczciwi i oczekiwali, że tej sprawiedliwości dostąpią. I oni przyszli, akurat spotkali się z Panem Jezusem. Razem z nią. Oni sprawiedliwi, ona niesprawiedliwa. I w wyniku tego spotkania, znowu jak w poprzedniej historii, oni odeszli nieusprawiedliwieni, a ona odeszła usprawiedliwiona.
Boża sprawiedliwość, której my mamy szukać, jest zupełnie inna niż ludzka sprawiedliwość. I wiecie, my tego nie zrozumiemy. Według swojej sprawiedliwości ci ludzie oczekiwali, że zostanie to prawo, które obowiązywało, wykonane, bo oni oczekiwali tego. Natomiast zupełnie inaczej to wygląda od strony Jezusa. To jest Jego sprawiedliwość. Ta kobieta została usprawiedliwiona. Idź i nie grzesz więcej. Wróć, idź i nie grzesz więcej. Natomiast oni przyszli sprawiedliwi, ale wrócili nieusprawiedliwieni. Inna historia. Wiecie, dwaj ludzie całe życie swoje byli bandytami, przestępcami, nic dobrego nie robili. Krzywdzili innych, aż w końcu kiedyś dorwała ich władza, złapali ich, osądzili całe ich życie i powiedzieli: kara śmierci. Za to, co oni robili. I wiecie, podczas, to było w miejscu ich kaźni, czyli w miejscu wykonania kary, na którą oni zasłużyli zgodnie z ludzkim prawem, zgodnie z ludzką sprawiedliwością, znaleźli również się, wyobrażam sobie, pokrzywdzeni. Ludzie, którzy cierpieli z powodu ich złego postępowania. I oni oczekiwali, przyszli tam, oczekiwali sprawiedliwości, bo mówili: dobrze, że tak się stało. Dobrze, już nie będą nas nękali, już będziemy żyli sobie spokojnie, dobrze. I być może oni byli bardzo poszkodowani, ponieważ ci przestępcy napadli na matkę kogoś, skrzywdzili czyjeś dziecko, zabili komuś brata. I ci ludzie stanęli na miejscu tej egzekucji, na miejscu tej kaźni, stanęli i mówili: dobrze, w końcu doczekaliśmy się sprawiedliwości. I wiecie, ale kiedy oni byli skazywani, o tym czytamy w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale od 40 do 43 wersetu. Trafili na Pana Jezusa. Pan Jezus do jednego z nich powiedział: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Jego grzechy, jego przewinienia zostały odpuszczone. Jak myślicie, jak mogli zareagować ci ludzie pokrzywdzeni, poszkodowani, którzy oczekiwali sprawiedliwości, aż ta sprawiedliwość zostanie wykonana? Jak oni mogli zareagować? Pewnie wkurzyli się. Za co? Za co ten człowiek ma iść do raju? I jeszcze dzisiaj. Za co? Nic dobrego. Przez niego jestem kaleką, bo mnie okaleczył. Zabił mojego brata. Obrabował moją matkę, skrzywdził moje dziecko. Za co? Za co? I wiecie, ci poszkodowani ludzie, którym należała się sprawiedliwość, odeszli z tego miejsca nieusprawiedliwieni. A ten człowiek, który był przestępcą, który był bandytą, nic nie robiąc, znalazł się w raju. Nic nie robiąc, on nic nie był w stanie naprawić w swoim życiu. Nikomu oddać. Nic nie zrobił. I taka jest Boża sprawiedliwość, zupełnie inna niż sprawiedliwość ludzka. Kiedy Pan Jezus powiedział te słowa: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to kiedy my mamy być zobowiązani do szukania Jego sprawiedliwości, to my mamy patrzeć na innych ludzi.
tak jak Bóg na nich patrzy, tak jak Pan Jezus na nich patrzył. Wiecie, zupełnie sprawiedliwość, której mamy szukać, jest inna od naszej sprawiedliwości, której my oczekujemy w naszym życiu. Te przykłady pokazują, że ludzie przychodzą do Boga ze swoją sprawiedliwością i zostają odrzuceni. Takiej sprawiedliwości mamy szukać, która pochodzi od Boga. Wiecie, ktoś zapyta dzisiaj, do kogo ja to kazanie mówię. Powiem wam, że przede wszystkim do siebie. Największym problemem chrześcijan dzisiaj jest to, że szukają własnego usprawiedliwienia, a nie sprawiedliwości Królestwa Bożego. Oceniamy się w oparciu o nasze uczynki, a nie o tym, że wobec Boga jesteśmy grzesznymi ludźmi. I ta nasza ocena w oparciu o to, co jest widzialne, stajemy przed lustrem i powiemy, no jesteśmy zasłużeni, jesteśmy usprawiedliwieni, ponieważ wiele robimy tego, czego inni nie robią. Natomiast to nie doprowadza do usprawiedliwienia naszego życia. W liście do Galacjan w 3 rozdziale, 11 werset mówi, że jesteśmy, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A że nikt na podstawie uczynków nie zostanie usprawiedliwiony. Boża sprawiedliwość, według której jesteśmy usprawiedliwieni, ona daje nam jedynie możliwość takiego usprawiedliwienia przed Bogiem. Nie jesteśmy usprawiedliwieni na podstawie własnych starań, własnych uczynków, ale na podstawie Bożej sprawiedliwości, której musimy szukać w naszym życiu, bo do tego nas zobowiązał Pan Jezus. I często jest tak, że ludzie poprzez próbowanie samousprawiedliwienia łapią się w pułapkę. Albo próbują samo się usprawiedliwić i sami wywyższają się i popadają w pychę, albo ponieważ coś im nie wyszło, popadają w samopotępienie, potępiają się na podstawie tego, co oni zrobili i popadają w depresję. Żeby żyć w radości i wydawać owoce Ducha Świętego, musimy przeżywać Boże usprawiedliwienie, które nie jest związane z naszymi uczynkami. W 2 liście do Koryntian, 5 rozdziale, 21 werset, kiedy czytamy, że Bóg nas uczynił sprawiedliwością. On nas uczynił sprawiedliwością. To, co było niesprawiedliwe, zostało włożone na barki Jezusa Chrystusa. Nasze wszystkie niesprawiedliwości zostały włożone na barki Jezusa Chrystusa i On to poniósł na krzyżu. Natomiast Jego sprawiedliwość, bo On był sprawiedliwym, On był święty, Jego sprawiedliwość stała się naszym udziałem. I my nic do tego nie mamy, ponieważ w ogóle na to nie zasłużyliśmy. Ale mamy to od Boga i powinniśmy z tego korzystać. Jesteśmy zbawieni z łaski. Ta łaska działa poza naszym myśleniem. Sami nie rozwiążemy problemu grzechu w naszym życiu. Nie zasłużyliśmy sobie na to zbawienie. Czy jesteśmy w Bogu 30, 50, 10 lat, a może w ogóle jeszcze nie dostąpiliśmy zbawienia, to wam powiem, że łaska cały czas działa taka sama. I ona jest tak wielka, że nie jesteśmy w stanie jej wyobrazić. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić wielkości Bożej łaski. Nie zasłużyliśmy sobie, ale kiedy do Boga przychodzimy z pokornym sercem, Boża łaska działa w naszym życiu. I to powiem, że to dla mnie jest
rzecz niezrozumiała, ale wielka, ja to przyjmuję w swoim sercu. Wiecie, Bóg przebacza grzechy. Pan Jezus, kiedy umierał, to umierał za grzechy, które popełniliśmy, które popełniamy i które jeszcze w naszym życiu popełnimy. Ale musimy pamiętać, że jedynie w Nim możemy doznać uwolnienia od tych grzechów. I nie ma innej drogi. Wiecie, pamiętam taki przykład. Byliśmy z waszym pastorem tutaj, z Wiesiem, byliśmy na misji w Kenii i podczas jednego nabożeństw, tutaj pewnie brat pastor pamięta, wyszli ludzie, którzy przyjmowali też Pana Jezusa, którzy modlili się, i wyszedł taki młodzieniec, był bardzo brudny, jego rzeczy były potarte, w jakiejś takiej brudnej czapce był. Wyszedł taki chłopak w wieku jednego z moich synów. Wiecie, i tak popatrzyłem, nie wiem, kim on był, ponieważ nie rozumiem suahili, kiedy wyszedł na środę, mogliśmy tylko przez tłumacza kilka słów z nim zamienić. I powiem tak, patrzyłem, nie znałem jego życia. Może był jakimś narkomanem, może gdzieś tam tkwił w jakimś grzechu. Kiedy modliliśmy się o niego, to potem tłumacz powiedział, wiecie, on przyjął Pana Jezusa. Strasznie wyglądał, powiem wam, strasznie wyglądał. Obraz nędzy i rozpaczy. Kiedy popatrzyłbym na tego człowieka ludzkimi moimi oczami, powiedziałbym, tutaj nie pasujesz do wszystkich. Wszyscy są ładnie, odświętnie ubrani, elegancko, piękna niedziela, przyszliśmy uwielbiać Boga, cieszymy się, a ten w tych łachmanach, w błocie, nawet się nie umył. Gdzie on tu pasuje? Ale skoro mój Pan, Król Królów, ogłasza amnestię i daje takiemu człowiekowi zbawienie, ja nie mogę tym człowiekiem gardzić. Nie mogę złego słowa powiedzieć. To jest mój brat w Chrystusie. Ponieważ mój Pan, który mi wybaczył grzechy, wybaczył również i temu człowiekowi. I wiecie, przytuliłem go. To było niesamowite. Ponieważ Boża łaska jest tak wielka, że ona przewyższa całkowicie nasze myślenie. Każdy z nas potrzebuje tej łaski. Każdy z nas. Wiecie, Paweł napisał takie słowa, które również znacie, one są zapisane w liście do Filipian, w 3 rozdziale, 5-9 wersetu. I on tam pisze o swoim życiu. Paweł był bardzo wykształconym człowiekiem. On był bardzo zaangażowany po to, żeby prowadzić czyste, wspaniałe życie przed Bogiem i wiele wkładał w to wysiłku i w swoje wykształcenie teologiczne i w swoje również wychowanie, w swoje życie, aby ono uczciwe było przed innymi, aby nikt nikt mu nie mógł zarzucić, aby on też mógł sobie w lustro spojrzeć i powiedzieć, jestem uczciwy, jestem sprawiedliwy. I wiele go to kosztowało, bardzo wiele go to kosztowało. Wiecie? Ale on pisze o tym życiu swoim, które inni, patrząc na niego, oceniali, że on jest człowiekiem beznagany, że jest człowiekiem uczciwym, sprawiedliwym. I on mówi, że to, co ja uznawałem za mój zysk, za to, co wypracowałem, bo ciężko całe życie pracowałem na to, to on ze względu na Chrystusa uznaje za szkodę. Wiecie, to jest niesamowite. Całe życie. Człowiek, który uczciwie żył, który poświęcał się, aby swoim życiem również innym pomagać, aby nikt mu nie mógł zarzucić, nawet on sam, kiedy spojrzy w lustrze, mógł powiedzieć, super był dzień, poświęciłem go dla innych, poświęciłem go, żeby
sobie też dać takie usprawiedliwienie. I on mówi, że to jest szkoda. W moim życiu poniosłem szkodę, ponieważ straciłem tyle lat, zmarnowałem, bo w moim życiu nie było łaski Jezusa Chrystusa. Nie dostąpiłem łaski. I on pisze dalej, że on to wszystko uznaje za śmiecie, aby zyskać Chrystusa. Wszystkie rzeczy, które dotychczas zyskał, na które sobie zapracował ciężką pracą, on uznaje za śmieci. Wiecie? I tutaj greckie słowo mówi o odchodach. U nas zostało przetłumaczone, ale w niektórych tłumaczeniach Biblii jest mowa o gnoju. Greckie słowo mówi tam o odchodach, tak? Czyli gnój. W niektórych tłumaczeniach Biblii jest to słowo użyte jako gnój. Wiecie? I on pisze, że to, co było całym zyskiem dla mnie, jest w moim życiu teraz gnojem. Kiedy czytam ten fragment, wiecie, on mówi, że nie chce szukać swojej sprawiedliwości opartej na prawie. Nie chce, ale chce szukać takiej sprawiedliwości, która jest z Boga na podstawie wiary. Wiecie, i dzisiaj na koniec zadaję wam takie pytanie, ile w naszym sercu dzisiaj jest jeszcze gnoju, który nie pozwala nam na to, abyśmy w pełni otworzyli serce na działanie łaski, abyśmy w całości mogli nasze życie oprzeć na tym, co nam dał Jezus Chrystus, abyśmy mogli zrealizować ten Jego nakaz, abyśmy szli i szukali sprawiedliwości Królestwa Bożego, abyśmy dostępowali. Ostatnio wiele lat modliłem się o moją kuzynkę. Nawet nie miałem czasu rozmawiać z nią. Umarł mój tata, potem umarła jej mama, czyli siostra mojego taty. I wiecie, i ona stwierdziła, nawet nie miałem czasu z nią porozmawiać, nie było okazji, ona stwierdziła, wiesz co, ja nie chciałam nigdy, żeby Chrystus za mnie umierał, ale ja widzę, że to się dokonało. To już się dokonało, on umarł za mnie. Ja mam tylko to przyjąć. Ja mam przyjąć usprawiedliwienie, na które sobie zupełnie nie zasłużyłam. Przychodzi teraz na nabożeństwa, wiecie, bo Duch Święty porusza nasze serca. I to słowo niech dzisiaj też poruszy nasze serca. Jeżeli potrzebujesz jakiejś modlitwy, teraz, tutaj, oto, bo gdzieś swoje życie, fundament twojego życia osadziłeś na takim własnym usprawiedliwieniu, a jeszcze niektóre rzeczy w twoim życiu nie doznały przebaczenia, łaski, takiej prawdziwej łaski. I nie możesz, nie czujesz do końca Bożej radości, Bożego pokoju, Bożej miłości, nie czujesz tego, to jest teraz czas. Może powstańmy i będziemy się modlili. Jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, to jest teraz czas. Nie odkładaj tego. Bo tak jak Paweł stwierdzi, że właściwie to był stracony czas. Dopóki on nie doświadczył Bożej łaski. Jest teraz czas, jeżeli potrzebujecie tej modlitwy, to wyjdźcie na środek, będziemy się modlili. Halleluja, Panie. Halleluja.